Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy środę. Ja właśnie przyjechałam do IKEA, dlatego że chciałabym zobaczyć te wkłady na biżuterię. Sprawdziłam, że jest taki na wymiar jakby mojej szuflady, ale po prostu składa się z kilku elementów, a nie, że jest jeden cały. Więc pomyślałam, że przyjdę i zobaczę to najpierw na żywo. I przy okazji tutaj jest obok TK Maxx, pomyślałam, że też wejdę do Homely, dlatego że słuchajcie, cały czas czekam, aż wejdzie do sprzedaży ten kubek. Sprawdzałam dzisiaj, kiedy zapisałam się na powiadomienia o dostępności, bo on się pojawił na stronie, jest napisane, że wkrótce dostępny. I to było, słuchajcie, 6 marca, czyli dokładnie 2 tygodnie temu. Dzisiaj mamy 20, więc no nie wiem, wkrótce to jest pojęcie względne chyba. Dla mnie wkrótce to w ciągu, nie wiem, kilku dni, tygodnia. Tak, dzisiaj będę jeszcze nagrywać wyzwanie porządkowe. Zazwyczaj robię tak jak wy. Znaczy to, co się pojawia na Instagramie i to, co jest wpisane w wyzwaniu, to ja też robię tego dnia, kiedy jest wyzwanie. Ale mam czas i mogę po prostu zrobić coś więcej niż tylko, nie wiem, przytarcie luster i plakatu. Więc pomyślałam, że chociaż jeden czy dwa jakby zadania z kolejnych dni już dzisiaj zrobię. Tak, odebrałam dwie paczki z paczkomatu i jeszcze czeka na mnie chyba jedna w Żabce. I tak, zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam was do oglądania. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego jest w TK Maxie, Homla, IKEA. Także zabieram was, no może nie na szybkie zakupy, bo nie wiem ile kupię, może co nieco uda mi się wam pokazać. Zakupy skończone, znaczy za dużo nie kupiłam. W Rossmanie zainteresowały mnie dwa podkłady i byłam w Home & You, gdzie był bardzo ładny obrus. Tak trochę pod Wielkanoc patrzyłam, bo ja nie mam ani jednego. A jakiś by się przydał, a ten był ładny, taki zielony i też nie jest taki, wiecie, nie ma jakichś króliczków czy coś, więc tak naprawdę nada się też na inne okazje. Ale nie chciałam kupować w ciemno, bo jakby pamiętam wymiar stołu, ale stwierdziłam, że jeszcze się zastanowię, po ile jakby z każdej strony powinno być, wiecie, takiego zapasu, żeby on tak ładnie zwisał. Mniej więcej wiem, który rozmiar potrzebuję, ale stwierdziłam, że poczekam, może będzie jakaś promocja na Home & You i może wtedy druga rzecz będzie, wiecie, taniej. A ogólnie podobały mi się z 2-3 rzeczy, więc zobaczymy, poczekamy, jeszcze jest czas. W IKEA nic rewelacyjnego raczej nie było. Przeleciałam po prostu raz, dwa i wzięłam te organizery na biżuterię. Miałam dwie opcje, jakby dwie kombinacje mogłam stworzyć. Albo z dwóch boksów, albo z trzech. W jednej wersji jeden boks był dłuższy, a w drugiej wersji były dwa mniejsze. I zdecydowałam się na tą opcję, gdzie łącznie jakby na mój wymiar są wtedy trzy różne organizery. Także wracam do domu, jeszcze po drodze zajadę po pieczywo i do Żabki muszę wejść właśnie odebrać paczkę. Także wracam, jakaś kawa i biorę się dalej za wiosenne porządki. Właśnie widzę, że mnie oznaczacie, że pojawił się kubeczek z Torunia, ale nie widać, jaki ma środek, jaki jest kolor. Możemy się tylko domyślać, czy jest czerwony, czy może taka zieleń, jak tutaj się pojawia. Swoją drogą fajny by był taki zielony. No, ale widzimy tylko z zewnątrz, jak wygląda, nie widać środka. No i jest tylko jedno zdjęcie. Są różne takie profile, które udostępniają gdzieś tam najnowsze kubeczki. Natomiast nie wiem, gdzie robione było zdjęcie, no bo ktoś gdzieś musiał ten kubek zobaczyć. Nie wiem, czy ktoś z produkcji na przykład, bo może też tak być. One
przynajmniej niektóre widziałam, są produkowane w Niemczech i widziałam właśnie taką niemiecką stronę, która ma oryginalnie wszystkie kubki, więc tak, można sobie poprzeglądać, tutaj była też Łódź gdzieś, o tutaj jest Łódź, także pojawiło się, ale czy to już jest gdzieś w Starbucksach, to ja nie wiem, czy to nie jest jakieś, wiecie, zdjęcie na przykład z jakiegoś głównego magazynu, więc czekam na info, zapytałam się Was na Instagramie, czy ktoś gdzieś już je w Gdańsku widział, bo właśnie w Starbucksach możecie kupić z różnych miast, więc prawdopodobnie w końcu się pojawią, ale no może ktoś po prostu będzie w Starbucksie, zobaczy i da mi znać, że w tym i w tym są, to będę wiedziała, gdzie się udać. No i oczywiście, że sobie kupię. No dobrze, to szybki haul z Rossmana. Pierwsza rzecz to pasta do zębów. Ja bardzo lubię te Himalaya. Dobrze się u mnie sprawdzają i już nam się powoli kończy, więc wzięłam nowe opakowanie. Zmywacz do paznokci, taki do lakieru hybrydowego i on jest naprawdę bardzo dobry. Jak jeszcze nie miałam fryzarki, to normalnie nim rozpuszczałam, wiecie, po spiłowaniu rozpuszczałam resztę lakieru. Teraz jak już mam fryzarkę, to nie potrzebuję tak rozpuszczać, ale wiadomo, że przydaje się do przemywania płytki paznokcia i tak dalej, żeby po prostu, wiecie, przetrzeć, więc serdecznie Wam polecam ten z Eveline właśnie do hybrydy. Dalej wzięłam mydło, takie litrowe opakowanie bez wanilia. Jeszcze nie miałam od nich tego zapachu. Najbardziej lubię cynamon i wanilia, bo jest naprawdę przepiękny, ale teraz stwierdziłam, że przetestuję coś innego i tu jest takie jakby dwa opakowania. Zwykle jest właśnie pół litra, a tutaj mamy litr. I jeszcze, słuchajcie, wzięłam dwa podkłady. Nie wiem, jakoś tak, słuchajcie, spojrzałam i zainteresowały mnie podkłady z firmy AA. Nigdy nic nie miałam i najpierw spojrzałam na ten You Yummy Skin Peach Flawless Foundation i to ma być podkład mineralny, ale też zainteresował mnie, stał obok, My Beauty Power, rozświetlający podkład naturalny blask. No i wstawiałam Wam na Instagram okienko, czy ktoś używał, który lepszy. Więcej osób głosowało na My Beauty Power, więc zobaczymy, ale też dużo głosów miał ten właśnie Yummy Skin, więc zobaczymy. Wzięłam oba. Stwierdziłam, że sobie potestuję. Pisaliście mi też, że ten podkład z Liren, który Wam polecałam, został wycofany, ale ma wrócić chyba w wersji z pompką czy z pipetą, już nie pamiętam dokładnie. Niedługo ma się pojawić, podobno na stronie jest informacja, że będzie wkrótce. Więc tak, wzięłam oba. Może zrobimy test w kolejnym vlogu, a może jeszcze w tym. Jeszcze nie wiem, który najpierw, ale na pewno oba przetestuję. Także taki mały haul z Rossmana. I słuchajcie, przyszła do mnie jeszcze paczka z marki Slavia. Złożyłam zamówienie na dwa produkty, które bardzo chciałabym przetestować, bo jak wiecie, ostatnio dobrze mi się sprawdza, więc testuję dalej. Droga Słowianko, dziękujemy za zakup w naszym sklepie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale marka Slavia jest tutaj z Gdańska. I zamówiłam sobie, słuchajcie, zestaw do demakijażu. Jest to hydrofilowy olejek do demakijażu oraz nawilżający żel do mycia twarzy. Ja zawsze jak zmywam olejkiem, no to później trzeba ten olejek domyć żelem do mycia twarzy, więc idealny taki zestaw. Bardzo chętnie przetestuję. W ogóle widziałam, że piękne są te opakowania. Także bardzo się cieszę, bo no właśnie miałam już różnego rodzaju produkty typu serum, kremy, krem pod oczy, a teraz coś właśnie do demakijażu. Ja bardzo lubię te produkty też testować, zwłaszcza olejki, więc jestem ciekawa, jak ten olejek, wiecie, jaką ma formułę, jak będzie zmywał na przykład tuż do rzęs, więc może dzisiaj sobie przetestujemy te produkty. No zobaczymy, w każdym razie daję znać, że kupiłam i będę testować. I przyszedł mi, słuchajcie, jeszcze kolagen z Oldane. Słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Nie, żebym była jakąś wielką fanką, ale słyszałam, że te produkty są dobre. I to jest cola Rose Fish. Ja mam smak mango passion fruit. Czytałam w opiniach, że jest smaczny, więc zobaczymy. To się rozrabia oczywiście z wodą. Tak, jedna miarka, rozpuścić w 150 do 200 ml wody i spożyć, nie przekraczać jednej porcji dziennie. Więc tak, zobaczymy, słuchajcie, jak się sprawdzi. Nie miałam żadnego takiego kolagenu do picia wcześniej, także jestem ciekawa w ogóle, jakie będą efekty, a wy dajcie znać, czy macie taki kolagen, jeśli tak, to z jakiej firmy używacie, bo jestem ciekawa, a chciałam właśnie jakiś zacząć używać i stwierdziłam, dobra, wezmę sobie ten na początek, a ostatnio widziałam pozytywne opinie, więc stwierdziłam, czemu nie. No dobra, rozrobiłam sobie to z wodą, żeby szybko ocenić Wam, jak smakuje. I powiem Wam, że w zapachu trochę czuć, ale w smaku w ogóle nic nie czuć takiego rybnego. Wręcz właśnie fajnie smakuje mango. I tutaj jest właśnie mango i passion fruit. Także daję znać, że jest naprawdę smaczne. Brawo! Brawo, Misia! Jeszcze tam nie wchodziła sama. Pierwszy raz weszła, a od niedzieli stoi. Dzisiaj mamy środę. I wcześniej Misia sama tam nie wchodziła.
Tylko tutaj, ale też rzadko. Ja ją tak tutaj przynosiłam, pokazywałam jej potem, jak ma zejść i się oswajała, ale tutaj jeszcze sama nie wchodziła. Także pierwszy raz. Brawo, kochanie! Chyba się boi, słuchajcie. No, mam jej chrupki, teraz się boi zejść. Ale no, musi się nauczyć. Wcześniej stąd też nie wiedziała, jak schodzić. Musiałam jej, wiecie, pokazać smaczka i że może skoczyć tutaj i się nauczyła. Także musi się też nauczyć stamtąd zejść, nie? No. Dasz radę, wierzę w ciebie. No tutaj, chodź tędy. Boisz się? No musisz się nauczyć. No chodź, no. Wolała, żeby ona sama zeszła, bo się wtedy nauczy, że da radę. No troszkę musiałam jej pomóc, ale ściągnęłam ją tak, żeby ją zatrzymywać na stopniu i tutaj, żeby się nauczyła, że może tutaj skoczyć i nic jej się nie stanie. Ale i tak jestem dumna, że weszła tam na samą górę, bo nawet nie wiem, kiedy to zrobiła, szczerze mówiąc. Odwracam się, a kotek już wchodzi na górę. Co, teraz będziesz cały czas tam wchodzić, tak? No dobrze, ucz się. Masz frajdę? Bo dostajesz smaczka, a szukasz, bo jej tam też wrzuciłam i pachnie pewnie. No pokaż, jak ładnie schodzisz. No dawaj, brawo! Pokaż nam. No dawaj, już tak ładnie zeszłaś raz. Sama, beze mnie. No, brawo! Brawo! Pięknie! Ucieka. Przychodzę z testem produktów Slavia. No i mamy tutaj olejek i żel do mycia twarzy, więc zaczniemy od olejku do demakijażu. I widzę, że on ma tutaj w składzie olej żożoba, opuncja figowa i ekstrakt z szafranu. Naturalne oleje, emulgator błyskawicznie łączący oleje z wodą, wyciąg z opuncji właśnie i ekstrakt z szafranu i z aloesu. Dla każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej, suchej i trądzikowej. Doskonale zmywa makijaż oraz filtry SPF, pozostawiając skórę nawilżoną, wygładzoną i aksamitną w dotyku bez efektu obciążenia, więc otwieram. Jestem naprawdę ciekawa, ja uwielbiam olejki do demakijażu i już nie jeden używałam, także mam jakieś tam swoje preferencje. Bardzo mi się podoba w ogóle opakowanie, piękna buteleczka, więc tak, na początek po prostu bez wody bierzemy olejek. Już widzę, że jest fajny, taki rzadki, niektóre olejki są trochę gęstsze. Przyjemny, taki delikatny zapach, ale bardzo ładny. Podoba mi się, bo już widzę, że sunie po twarzy, a właśnie niektóre olejki mają to do siebie, że są na przykład gęste i ciężko je tak od razu rozprowadzić. Albo trzeba właśnie dodać wody, albo po prostu nałożyć więcej olejku. Powiem Wam, że sunie po tej twarzy, a ja to bardzo lubię, bo wtedy nie trzeba mocno trzeć i właśnie ten makijaż się ładnie rozpuszcza. Także robimy taki masaż i później w kolejnym etapie dołożę trochę wody, żeby zemulgować właśnie ten produkt. Bardzo mi się podoba, jak to pachnie. Naprawdę. Nie jest to ani zapach jakiś taki ziołowy, wiecie, jakichś takich starych, naturalnych kosmetyków. Ani nie jest taki sztuczny, tylko taki właśnie fajny, przyjemny. Zobaczymy, jak z tuszem do rzęs. No powiem Wam, że już całkiem ładnie zmył ten tusz. Wiadomo, że nie wszystko, ale to jest jeszcze etap bez dodania wody, bez emulgowania. To jednak jest taki mocny wyznacznik, jak tusz fajnie schodzi, także jestem bardzo zadowolona. No i przede wszystkim powiem Wam, że ten masaż, taki jak właśnie robicie demakijaż olejkiem, ja w tym lubię to, że to jest też taki przy okazji delikatny masaż twarzy i to jest bardzo przyjemne. I póki co powiem Wam, że uczucie na twarzy i to, jak ten makijaż się zmywa, bo wiem, jak przy niektórych olejkach po prostu muszę włożyć więcej wysiłku, więcej gdzieś tam masować i dociskać. Póki co wygrywa. Wiem, że jak na pierwsze wrażenie to może duże słowa, ale naprawdę dawno nie używałam tak przyjemnego olejku do demakijażu. Przerwa techniczna.
Molly musi być ze mną. Kot, nie odstępujemy na krok, więc tak, słuchajcie, póki co naprawdę bardzo, bardzo pozytywne pierwsze wrażenie, więc dodaję wodę, troszeczkę to zemulguję. Ja później moczę taki mały ręczniczek ciepłą wodą i ściągam nadmiar tego olejku i potem myję twarz właśnie żelem do mycia twarzy. Bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Też ma bardzo ładny zapach i on ma tutaj argininę, trehalozę i wąkrotkę azjatycką i bardzo mi się podoba. Co tam się dzieje? Molly! Jakbyście zobaczyli, co na tej wyprawie. Tak, tutaj są wypisane wszystkie składniki. Doskonale oczyszcza, pozostawia uczucie świeżości, nie pozostawia uczucia ściągnięcia i tutaj faktycznie nie czuję żadnego ściągnięcia na twarzy. Nawilża skórę, nie wysusza, łagodzi podrażnienia i odpowiedni do porannego i wieczornego oczyszczania. Mi się w ogóle bardzo spodobała formuła, bo nie była jak taki typowy żel do mycia twarzy, tylko coś tam było takiego też, że to sunęło po tej skórze. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale słuchajcie, bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Że jeżeli lubicie olejki do demakijażu, to gorąco Wam polecam przetestować ten, bo ja naprawdę dużo olejków używałam. I ciężko jest mnie gdzieś tam zaskoczyć, a tym bardziej gdzieś tam sprawić takie wrażenie, że o, może to będzie mój ulubieniec. A tutaj mam takie wrażenie. Samo jeśli chodzi o ten żel do mycia twarzy, więc cieszę się, że kupiłam. I nie mam ochoty teraz używać nic innego, tylko właśnie te produkty. Teraz brakuje mi toniku. W sensie mam tonik, ale chętnie bym przetestowała coś od nich, a oni jeszcze chyba nie mają toniku. Więc może kiedyś się pojawi. Także teraz używam tonik z Wianka. I przychodzę do pielęgnacji. Natomiast jak wykończyłam jeszcze pielęgnację dzisiaj produktami marki Slavia, ale naprawdę powiem Wam, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczona produktami tej marki. Właśnie odkąd dostałam od nich paczkę, to sobie testuję i teraz mnie tak kusiło, mówię, olejek, uwielbiam olejki, muszę przetestować, więc zamówiłam. Także to jest zrobione, pierwsze wrażenia naprawdę rewelacyjne, więc polecam, przetestujcie. I tak skóra pięknie nawilżona, więc można iść spać. Dobra kochani, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Ja już zrobiłam sobie makijaż i dzisiaj zdecydowałam się przetestować ten podkład. Pokazywałam Wam wczoraj te dwa właśnie z marki AA i stwierdziłam dzisiaj, że przetestuję My Beauty Power Witamina C rozświetlający podkład Naturalny Blask kolor 01 Vanilla. I to ma być właśnie rozświetlający podkład, ma wyrównywać i ujednolicać koloryt skóry, nadać naturalne wykończenie makijażu z delikatnym efektem glow. I zdecydowanie ten delikatny efekt glow widzę, co mi się bardzo podoba. Formuła z witaminą C
pochodzącą z aceroli i neopeptydem, zmniejsza widoczność przybarwień i wygładza skórę, zapewniając jej zdrowy blask. I pierwsze wrażenia są pozytywne, bardzo ładnie się nakłada. Ja podkłady zawsze nakładam gąbeczką. Ma nawet fajne krycie, jak na podkład rozświetlający, bo nie zawsze tak jest. Ja od jakiegoś czasu używałam podkładów bardziej kryjących. Nie w sumie, żebym potrzebowała tego krycia, ale po prostu takie przypadły mi do gustu, bo moje ulubione podkłady ostatnio to był Catrice True Skin oraz Liren My Master. Ma się właśnie zmienić opakowanie w Rossmanie. I one mają już całkiem takie konkretne krycie i nie są może aż tak rozświetlające. Mają taki delikatny efekt glow, ale to nie jest, nie są jakieś drobinki, nie jest jakieś mocne rozświetlenie. Tutaj to rozświetlenie już bardziej widzę, podoba mi się to w kontekście wiosny i lata, bo ja latem też lubię robić makijaż i go wykonuję, nawet jak jest bardzo gorąco, to dla mnie nie jest problemem makijaż, ja go lubię i jakby wiecie, niektórzy czasami piszą, że jest tak gorąco, po co się malować. Owszem jest, ale ja lubię ten makijaż mieć i po prostu szukam takich produktów, które sprawdzą się w takich upałach. I najczęściej to są u mnie podkłady mineralne, które są w pudrze i bardzo fajnie jakoś tak współgrają z takim upałem. Pracowujecie pędzlem, one dobrze się trzymają twarzy, to Wam nie spływa gdzieś tam w ciągu dnia, więc ja minerały uwielbiam, ale oczywiście lubię też inne podkłady. No i tutaj mamy właśnie podkład rozświetlający. Nie wiem, jak się sprawdzi latem w takich mocnych upałach, czy za bardzo nie będzie się wyświecał. Natomiast na ten moment bardzo podoba mi się to delikatne rozświetlenie. Ładne takie, taka zdrowa skóra, właśnie taki naturalny blask, tak jak jest tutaj napisane, więc to, co pisze producent, to jak najbardziej widzę. I on ma tutaj właśnie witaminę C. I wczoraj ktoś mi skomentował, że z witaminą C produkty wiosną i latem już należy odstawiać. I ja tak przez chwilę zgłupiałam. Mówię, naprawdę? Wydawało mi się, że właśnie nie. No i sprawdziłam, że właśnie produkty z witaminą C wręcz wskazane jest stosowanie latem, dlatego że wzmacnia działanie nałożonego filtru UV, nie jest składnikiem fotouczulającym, więc jakby no nie wpływa słońce negatywnie na ten składnik i można stosować przez cały rok. Pozwala przywrócić utracony blask, odświeżyć cerę, ograniczyć powstawanie przebarwień posłonecznych, jak również rozjaśnić te, które zdążyły już powstać. Oczywiście SPF-a polecam używać przy okazji przez cały rok, więc zdziwiła mnie ta odpowiedź na relację, bo właśnie jak wstawiłam w Rossmanie, to jedna dziewczyna napisała, że produkty z witaminą C odstawiamy wiosną i latem. Nie odstawiamy, nie musimy odstawiać tych produktów wiosną i latem. Wręcz tak jak mówię, latem bardzo fajnie się sprawdza. Mam w ogóle taką książkę, Skóra azjatycka, pielęgnacja po polsku. I to jest naprawdę fajna książka, do której możecie sobie wracać po prostu na co dzień. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, jak działa jakiś składnik, na przykład tutaj mamy witamina C, witamina A, czyli retinol, kwasy złuszczające, AHA, BHA, PHA, filtry przeciwsłoneczne, różne inne elementy pielęgnacji. I tak na przykład witaminę C bardzo szybko mogę tutaj sobie wyszukać. Olejowa forma witaminy C, forma kwasowa, zastosowanie produktów z witaminą C. Tutaj nawet jest właśnie informacja, że duet, który uważam za doskonały i polecam jako codzienną poranne menu, to lekkie serum z witaminą C oraz krem z filtrami anty-UV. Czyli właśnie stosujemy witaminę C i do tego później filtr przeciwsłoneczny. Podczas stosowania produktu z witaminą C ochrona przeciwsłoneczna nie jest koniecznie niezbędna, ale witamina C wręcz wspomaga ochronę przeciwsłoneczną skóry, ale nie zastąpi kremów z filtrami. Więc tak, na szybko mogłam sobie jeszcze, wiecie, tutaj zerknąć, bo przez chwilę naprawdę zgłupiałam. Mówię, czy ja byłam cały czas w błędzie, czy ja źle myślałam. Więc warto sobie, słuchajcie, takie informacje sprawdzać. Efekt natychmiastowy, rozświetlenie i poprawa kolorytu poszerzałej skóry, które zwykle daje się zauważyć w krótkim czasie od rozpoczęcia kuracji. Dzięki temu witamina C jest lubianym i wdzięcznym składnikiem kosmetycznym, daje bowiem szybko widoczne efekty działania. Ja właśnie witaminę C używam, stawiam Wam tutaj przebitkę. Dosłownie rano jako poranną pielęgnację nakładałam serum z witaminą C z Sensu Mare. Bardzo lubię w ogóle ten produkt. To jest moja ulubiona witamina C i jeszcze drugi mój ulubiony produkt z witaminą C to jest serum z Health Labs Care Tetravit C, coś takiego. Te dwa produkty świetnie mi się sprawdziły i właśnie dzięki nim polubiłam używanie produktów z witaminą C.
bardzo fajnie działają na skórę, właśnie ten efekt szybko widać, ta skóra jest taka promienna, rozświetlona, szybko po prostu wygląda lepiej. Nie wiem, ile tego jest tutaj w tym podkładzie, tak, bo to nie jest nasza taka typowa pielęgnacja, także ja nie planuję tego odstawiać na wiosnę i lato, wręcz cieszę się, że kupiłam teraz i mogę sobie potestować i produkty z witaminą C lubię, więc tak, dzisiaj sobie ponoszę, potestuję, zobaczę, jak ten podkład będzie wyglądał w ciągu dnia, a może jutro nałożę ten podkład z AA, jutro albo jak będę nagrywać dla Was kolejnego vloga i za jakiś czas na pewno też Wam powiem, który moim zdaniem jest fajniejszy. Dużo osób polecało właśnie ten My Beauty Power, a co do tego Yummy Skin, było parę opinii, że on się nie trzyma twarzy, nie klei się do twarzy i że jakoś tak no nie utrzymuje się na tej twarzy, więc tego jestem ciekawa. Zobaczymy, sprawdzimy. Przekonam się na własnej skórze dosłownie, czy będzie się trzymał, czy nie będzie się trzymał. Natomiast dzisiaj właśnie testujemy ten podkład z witaminą C. A swoją drogą książkę tą skóra bardzo Wam polecam. Jeśli macie też jakieś fajne książki, to jest po prostu o tyle wygodne, że wiadomo, że możemy sobie wpisać gdzieś tam w internet i szybko to sprawdzić i tą wiedzę zweryfikować, ale fajnie jest też mieć gdzieś, wiecie, sobie po prostu w domu jakąś książkę, gdzie jest o pielęgnacji. Ja ją czytałam wcześniej, ale właśnie zostawiłam ją sobie jako taki element, do którego będę wracać, bo tu jest dużo tabelek, dużo fajnych informacji, więc czasami po prostu wracam i sobie o czymś przypominam. Tak, makijaż zrobiony, zaczynamy testy podkładu. Z tyłu w ogóle stoi rower, bo Kuba ma tutaj trenażer, taki sprzęt, do którego podłączacie normalnie Wasz rower i możecie jeździć. Do tego jest specjalna aplikacja, która też Wam generuje jakby podwyższenie, że ciężej Wam się jedzie, więc aktualnie ten rower tutaj stoi. Stwierdziliśmy, że lepiej, żeby Kuba tutaj jeździł na tym niż w salonie, bo tak to zajmuje, wiecie, przejście w pokoju. Dajcie znać w ogóle, czy znacie ten podkład, czy używaliście, jak się u Was sprawdza i czy lubicie produkty z witaminą C. A ja zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. No dobrze, słuchajcie, pora rozpakować już te organizery. Wczoraj je tutaj położyłam w sypialni, ale już nie otwierałam. No więc moja szuflada, jakby nasza szafa, to jest wymiar 75 plus 75. To nie jest standardowa setka plus setka, tylko dwie 75. No bo tutaj jest wszystko na wymiar, dosłownie jest minimalny odstęp między tym wszystkim, więc jest szafka nocna, łóżko, szafka nocna, szafa, także mamy 75, no ale jakby ten organizer w środku, ta taca jest jakby wiadomo krótsza niż 75, a jeszcze ma ramkę, więc to wychodzi jakoś 65 cm, więc mam organizer 25 cm, 25 cm i 15, czyli tyle, ile centymetrów jest od jednego boku do drugiego, także wyjmuję wszystko. Wkładam organizery i przełożę tutaj biżuterię. Nie ukrywam, że wydaje mi się to fajniejszym rozwiązaniem z tego względu, że jak to wszystko jest w opakowaniach, to ja naprawdę rzadziej zmieniam kolczyki czy naszyjniki i tak dalej. A jak to wszystko jest na widoku, to wiecie, nawet czasami spojrzycie i o, dzisiaj założę to czy tamto. A tak leży w pudełkach i cały czas chodzę w tym samym, więc ściągam to wszystko i wkładamy organizery. Słuchajcie, myślę, że całkiem spoko to wygląda. To jest chyba wszystko, co posiadam. Jakąś taką bardzo tanią biżuterię, która wiecie, gdzieś tam straciła kolor, po prostu coś było już naprawdę serio do wyrzucenia, nie dało się tego doczyścić, czy coś, to po prostu wyrzuciłam. Natomiast reszta, te, które sobie kupowałam, czy dostawałam w prezencie, wszystko tutaj zostało. Jak widzicie, nie mam tego dużo, natomiast powoli sobie tą kolekcję biżuterii powiększam. Jakiś czas temu kupiłam sobie te dwa pierścionki na stronie Ania Kruk.
Te akurat są od mamy, te są właśnie z Sycylii, z Etny. Przepraszam, jeszcze tutaj nie ma jednych kolczyków z oplotki. Parę elementów jeszcze tutaj brakuje, ale wydaje mi się, że są jeszcze w jednym pudełeczku, które mam gdzieś włożone tutaj chyba w szafce obok. Nie mam też za dużo tej biżuterii, także raczej większość tutaj jest. Bardzo w ogóle lubię, a dawno nie nosiłam, więc też muszę zacząć nosić i mam wrażenie, że właśnie dzięki temu, że to teraz jest tak na widoku, widać jakie naszyjniki, widać jakie kolczyki i tak dalej, no to fajniej będzie sobie coś wybierać. A tak jak to było w pudełkach, to się nie chciało tych pudełek otwierać, więc myślę, że to jest też fajne do tego, żeby z tej biżuterii korzystać, żeby widzieć co się ma. A jak wszystko miałam pochowane w pudełkach, no to chodziłam w jednym naszyjniku, w jednych kolczykach i tak non stop, więc teraz będę mogła sobie fajnie tutaj właśnie powkładać kolczyki czy pierścionki, więc tak, na razie tutaj okulary włożyłam, scrunchie, to jest akurat takie scrunchie, które ma tutaj, jak widzicie, kieszonkę na klucz, jak chodzę na rolki czy coś, tutaj moja Pandora, w ogóle już powinnam ją dać do czyszczenia, myślałam, żeby do niej wrócić, dawno jej nie nosiłam, o, światełko zgasło, jakoś tak właśnie leżała w pudełku, więc tak, tak na razie to wygląda, tutaj może później coś jeszcze dojdzie, wiadomo, i jeszcze jak znajdę to jedno ostatnie pudełeczko, to dołożę tutaj te kolczyki, ale tak to się prezentuje i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Chodzę do Was z małą aktualizacją tego podkładu z AA i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie się na razie utrzymuje. Nie wyświecił się jakoś bardzo mocno. Nie starał mi się, że nie wiem, gdzieś na przykład, wiecie, siedziałam przy komputerze i się podpierałam, także naprawdę bardzo fajnie wygląda. Nie czuję, żeby on był jakiś ciężki, czy żeby, nie wiem, twarz była jakaś taka lekko spięta, bo czasami jak podkłady są przysuszające, to miałam takie odczucie, jakby, wiecie, no ta skóra była taka bardziej napięta. Twarz mam wrażenie, że wygląda tak naturalnie, ma delikatny blask, ale nie jest mocno rozświetlona, że wiecie, nie ma jakichś takich przesadnych drobinek, które właśnie później się dosyć mocno w ciągu dnia mogą wyświecać. Wygląda to po prostu, słuchajcie, dobrze. Jestem naprawdę zadowolona, pierwsze wrażenie na plus. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego, lekkiego podkładu, no to może przetestujcie sobie właśnie ten. A ja oczywiście jeszcze go ponoszę, zobaczę do wieczora, jak będzie wyglądał i myślę, że jutro też go sobie nałożę i też będę jeszcze testować. No dobrze, kochani, przychodzę do Was już wieczorem. Ponownie zmyłam makijaż tym olejkiem ze Slavii, a później umyłam twarz żelem do mycia twarzy i powiem Wam, że jestem zakochana. Bardzo mi się podoba, jak w ogóle ten olejek zmywa i rozpuszcza jakby ten makijaż przed dodaniem w ogóle wody. Świetny, naprawdę rewelacyjny. Super się nim robi masaż, przyjemna jest w ogóle ta formuła. I love it. Więc tak, nakładam teraz tonik. Podkład też się fajnie utrzymał. Oczywiście będę go dalej testować, ale bardzo mi się póki co podoba. Także słuchajcie, jakieś dobre pierwsze wrażenia. Ale tak, ja uwielbiam pielęgnację i jeśli chodzi o takie rzeczy do demakijażu, to olejki uwielbiam testować i lubię w ogóle ten krok też przy demakijażu właśnie. No wiadomo, że czasami się na szybko zmywa żelem, ale jednak olejek to olej. I tak, na tonik nakładam serum. I tutaj już dosłownie dzisiaj jest na ostatnie użycie, ale no nawet wydajny jest ten produkt. Naprawdę używałam go teraz regularnie, więc na pewno szybciej wykończyłam, niż gdybym używała, nie wiem, kilku naraz. No już takie jedno użycie. Ostatnie krople, już więcej nie ma, ale tak, ja lubię takie formy olejowe, właśnie serum na noc czy w weekend, nawet rano, jak mogę, wiecie, dłużej potrzymać na twarzy, żeby po prostu to miało czas też się wchłonąć. Moja skóra jakoś po prostu lubi takie olejowe produkty, także wzmacniające serum ląduje w pudełku do Denka. A ja jeszcze nałożę sobie krem pod oczy i za chwilę krem już taki na noc. Czasami czekam, aż serum się trochę wchłonie, czasami nakładam, od razu zależy jaką ochotę, ale tak, słuchajcie, będę się już z Wami powoli żegnać. Raz już kończyć tego vloga. I wiecie co, chyba jednak poczekam, niech to serum się wchłonie i później nałożę tak za 20 minut krem po prostu ten na noc. Przepięknie on pachnie, naprawdę bardzo lubię ten zapach. Nie, to jest taka idealna pielęgnacja, to jest właśnie, wiadomo, demakijaż, tonizacja, później właśnie jakieś serum na noc lubię nałożyć i jeśli właśnie nakładam to wcześniej i mam czas jeszcze później coś dołożyć, to dokładam krem na nos, a czasami po prostu zostawiam serum i jest idealnie. No i krem pod oczy, nie wiem czy mówiłam. Więc tak, tonizacja, serum, krem pod oczy i krem na noc i wtedy moja skóra rano wygląda tak jak powinna, czyli jest nawilżona, odżywiona i rano tak naprawdę wtedy nie potrzebuje moja skóra
aż tyle pielęgnacji, więc mogę nałożyć jakiś lekki krem, krem z filtrem i już mogę robić makijaż, a czasami nawet wystarczy po prostu sam krem z filtrem. Jeśli fajnie nawilżająco też działa na skórę i wiecie, nie muszę wtedy długo czekać, mogę zaraz nakładać makijaż i to właśnie lubię. Rano nie nakładam za dużo, nie chcę też tej skóry przeciążać. Wolę konkretniej działać wieczorem i w weekendy też lubię sobie nałożyć jakieś tam, wiecie, maseczki, zrobić jakąś taką bardziej rozbudowaną pielęgnację. Dajcie znać, jak to jest u Was. Czy też lubicie taką wieczorną pielęgnację, czy może robicie sobie właśnie jakoś w weekend więcej, może w tygodniu macie taką właśnie podstawową pielęgnację, a w weekend robicie coś więcej. Ja się staram tak regularnie dbać o tą skórę i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak ona teraz wygląda, bo kiedyś miałam ogromne problemy z przesuszeniem skóry. I to po części było spowodowane kosmetykami, jakie używałam lata temu, kiedy jeszcze nie używałam naturalnej pielęgnacji, tylko używałam jakichś zwykłych drogeryjnych produktów, wtedy zwykłych, bo nie było takiej pielęgnacji, jak mamy teraz w ogóle w drogeriach i nie wszystkie składy mi służyły. Teraz mamy ogromny wybór i naprawdę na polskim rynku jest tyle cudownych firm, że możemy po prostu przebierać w tych produktach. Także dajcie znać, jak to u Was wygląda z pielęgnacją, czy też macie taką konkretniejszą wieczorem, rano po prostu jakiś lekki krem czy krem z filtrem. I dajcie znać też, jaka marka pielęgnacyjna jest Waszą ulubioną, bo jestem ciekawa. Jest naprawdę ich sporo, więc ciekawi mnie, co się pojawi w komentarzach. Zostawiajcie komentarze na dole, a ja Wam życzę miłego dnia, miłego weekendu i widzimy się już niedługo na kanale. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. A my widzimy się już niedługo, także do zobaczenia. Buziaki. Pa!